Rock Radio. Jeżeli miałby pan sprowadzić naukę języka do jakichś takich trzech prostych podpunktów. Pierwsze, co bym powiedział, to wrzucić na luz. Drugie, bardzo często tak jest, że ludzie rezygnują z nauki języka. 7 na 10 dorosłych przerywa naukę języka w ciągu roku na całym świecie. Jest bardzo dużo. Bardzo często jest tak, że rezygnujemy, bo nie mamy efektów. Natomiast prawda jest taka, że rzeczy, które są dla nas ważne, potrafimy zawsze znaleźć na nie czas, zawsze znaleźć na nie siłę, energię, jakieś miejsce w życiu. Więc mój wielki idol Tony Robbins mówi, że im większe dlaczego, tym prostsze jak. Jeżeli wiem, po co mi ten język jest potrzebny i sobie o tym przypominam, kiedy mi tam się odechciewa już tej nauki, to naprawdę to bardzo ułatwia, dodaje takiej energii, kiedy wiem, po co ja to robię. Jeśli to nie jest ta nauka języka, nie jest tylko zabawą. I trzecia rzecz, którą bym powiedział, to jest wyluzowanie z gramatyką. My jesteśmy znowu przez szkołę wytresowani tak, że ta gramatyka to jest taka strasznie ważna, to jest jakaś taka w ogóle abstrakcja, którą trzeba sobie gdzieś tam najpierw się wykuć, a potem poszukać sposobu na dopięcie jej do rzeczywistości. Tymczasem gramatyka to jest pewien logiczny sposób myślenia, który przede wszystkim jest logiczny, a dopiero potem jakiś tam można go teoretycznie gdzieś ujmować w jakieś abstrakty. Dzieci też na początku nie mówią gramatycznie i mówią człowieki, a nie ludzie i nikt im tego nie ma za złe. Każdy wie, o co chodzi. Jeżeli moja mówić błęda, pani rozumieć ja, co mówi, to mimo wszystko, że to nie jest gramatyczne, to się potrafimy porozumieć. Także wyluzujmy z tą gramatyką, dlatego że gramatyka przyjdzie z czasem na pewno, ona się stopniowo będzie robiła coraz lepsze, coraz mniej błędów będziemy popełniać. Także gdybym miał podsumować te trzy rzeczy, number one, wrzucić na luz, po drugie, pamiętać, po co się chce nauczyć i po trzecie, nie przejmować się gramatyką, ona sama się sobą zajmie.